Dzień dobry, dzisiaj odcinek z Kupna Wapna. Jesteśmy u kumpla na placu. 6 rano, nie wyspani. 6 rano, bo wczoraj żeby piwko pili i grillowali. Wczoraj żeśmy delikatnie opijali żniwa. Tak. I co? Jedziemy po wapno. O kurczę, wybaczcie, ale mi się ziewa. Bartek sobie tu wyjedzie. Rok temu z Bartkiem zboże zwoziłem, jak pamiętacie, czy nie pamiętacie. Dziwne, wesele tu będzie, może wiem, bramkę tu zrobić? No bo było. Bo było. I tak, jedziemy po wapno. Bartek wozi wapno po całym województwie świętokrzyskim. Nie tylko wapno. Nie tylko wapno, wszystkie zboże, kruszywa może wam przewieźć, jak potrzeba wam transport w świętokrzyskim zboże czy coś. Bardzo spoko cena, jeszcze jak powiecie, że macie ten numer z rolnikowo, tak, to kurde, będzie luks. Ja wam numer zostawiam w opisie Bartkowi. Bartkowi będzie miło, jak będziecie dzwonić i zboże zwozić. Tak. Bartek już na robocze. Bartek na robocze już, także widzicie, w ramę zasunie sobie ten koń. Prawdziwy kierowca. No jak? Kurteczka od bezkowa musi być. Robocze przerobione na klapki. No, najlepsze. Żeby wygodnie było. Jeżdżamy na kopalnię, kurde. Tam jest dół. Wjeżdżamy na dół i kopią tu, kurczę. Kruszarka i ogień. Takie piaskowe też. Tak sytuacja wygląda. Rybią tu kamieni. I co, będzie ładował łyżką? Szewce wpisz, szewce sobie wpisz. Bo to do szewce zawada jeden czort. Tam z około wodnicy to będzie, nie? To nie, panie? Elegancko, pierwszy raz jadę taki. Stachu, zadowolony. Pierwszy raz krótę taką Renaultę. Tam zobacz, ta pizzeria, skóra. I fura i komura, można w trasę walić. Fura i komura. Fajna tam sobie taka praca. Pośmigać sobie tirem. Jedziemy. A z tamtej jak woziłeś, to coś też takiego podobnego? To samo. To samo. Może teczko jaśniejsze było pod względem koloru, ale... Łycha i ładujemy. Ładą ładowereczka. Potężny tonaż wejdzie. Zatrzepie paką? Czy nie zatrzepie? Tak, tak go łyszę, bo... Jest on. Siadł. 27? Co 27? Pełną pakę walimy. 27. I tam łańcuch na środku. Całą pakę, panie kochany, do stereczku widać. Wychodzimy na dwór, można wyjść? Pokaż do lusterka, zrób bądź kamerzystą, do lusterka jak tam. Nie wiem, czy jestem gościem. Dobra, ładujemy się. Idziemy zaraz, zobaczymy jak to wygląda, jak będzie załadowane. Pakujemy się na górę. Kurczę, panie kochany. 27 ton? Mhm. Czy jakby to na równo z burtami załadował? No to jakbyśmy, wiesz, załadowali zbożem, no to tonaż by się zgadzał wtedy, równo z burty. Bo... Nie, no, no jakbyście chcieli całą naczepę zboża, to albo ta, co ma romyk, bo ona jest troszkę wyższa jeszcze. Mhm. Tylko wiesz... Bo ta co moja jest, znaczy moja, ta co ja zamierzę. Chodź, wejdź sobie.
jest najmniejsza w sumie. No i do siłowniczek, nie? Ile litrów? Nie mam pojęcia. Kumpel, rok tam byliśmy, że nie miał kumpla i taką gondolą, ciągnikiem jeździliśmy, nie? No i taki siłownik to wiesz, no na nową musiał być, bo miał osobny zbiornik olei. Mm-hmm. No bo brakłoby w hydraulice. Mm. Jak to jest siłownik taki, wiesz. Tam, mówicie, koło pola gdzieś będziemy się tu. To. W miarę równo tam jest? No. Cofniemy troszkę z asfaltu i kipry, nie? I będzie. Bo to jest tam koło ciebie, koło domu gdzieś? Nie, dalej, nie, na Szewcach tam będzie. Koło mnie bliżej. Na Szewcach tam będzie. Ale to skręcamy z Krakowskiej w lewo, tak jak do ciebie, tak? Tak, jak siedzi na Szewce normalnie, tylko że zamiast aż daleko do mnie, to na Szewcach tam zawiniemy tą boczną drogą, objedziemy i tam przy drodze wysypiemy, nie? Pomieszczę się tam? No pomieścisz się. No to jedziemy. Pomieścisz się. Jak będziesz na Szewcach, to wiesz. Ja by była pełniutka, to by więcej by weszło, nie? Ale nie da rady, bo to nasz. Nie, no ja rozumiem. Ale jakby równo tak do bór... 35 ton? Myślę, że z 35, no tu mamy ile? 27, nie? No. To myślę, że 35, jak nie lepiej. O, chłopie, wtedy to by wtedy. Ciągnik wiele dostała w dupę. No i siłowniczek. Przy kiprowaniu było przejebane, bo ona jest wiesz... Jak jest trochę krzywo i jest różnica ciśnień w poduszkach z jednej z drugiej strony, to ona przestaje podnosić. No właśnie. Aha. Także tu jest też takie zabezpieczenie, żeby się nie wyjebać za szybko. Na bok, nie? No ale ten siłownik sporo metrów mówi, że do góry jak podnosisz tutaj no, ale to... ale olej to jak masz? Olej jest przy przyczepie chyba, nie? Zgodnie. Przy ciągniku. Aha, przy ciągniku. Przy ciągniku. No to skrzynia jest olbrzymia, hydrauliczna. Dobra, to co? Zamykamy? Jedziemy, bo szkoda czasu. Szkoda czasu. Zamykaj tę imprezę. O, pasy. Pasami pozapinać już. Tu jest cała hydraulika, w zbiorniku. W tym zbiorniku? No, ale to coś takiego było tam właśnie przy tym. Przy tak samo przy przyczepie. No ile tu wejdzie? Ze 100 litrów? Prawie 200. 200? Jak wąż strzelił przy kiprowaniu, to 100 litrów wyjebał. Tak? O chłopie. To jest trochę. Dojechaliśmy. Dojechaliśmy. Nie jak traka. Tu chyba, nie? Tu na bobocze. Tu pasuje ci, lepiej, nie? Tu pojedziesz sobie i tu... I wyjedziesz na wsi. Tu w prawo i wyjedziesz tu ten. To jest rozwanie tam. Twardo, twardo tu jest. Wiesz. Jak jest na tyle twarde, to ja bym się tu odwrócił, nie? Wepnął się jak najgłębiej. Tyłem? Się tędy no to jakbyś był, to dawaj tu tyłem się wpakuj, wiesz. Tylko musicie, panowie, teraz jest dla mnie bardzo trudno, nie pamiętam sprawa, bo muszę wam zaufać. Bo musicie patrzeć, jak to siada wszystko, nie? Dobra, to bo powoli. To jest to pole. Tak, ale tu kiprujesz, tu nam wykiprujesz. Złam się trochę tyłem i wykiprujesz tu i wiesz. No ja mogę, bo tu coś powiem za mnie. No tu kombajn. A ile kombajn waży? 10 ton. Tutaj to może być ciężko. Tu ciężko. Woda stała. Tu wilgotno, a widzisz. No dobra, ile się da? Nie siadł. Oj, czym my to wyciągniemy? No czym? Case'em trzeba. Nie, no wiesz, jak wjeżdżam na jakieś mokre pola i opowiada mi, że gościu 30 wiesz. A, targał. 30 przyjechał, panie Tusy. Mówi, ale ja tam nie wjadę, mówi Bartek, bo... Kaczka, pływa. Dobrze jest. Bardzo. Nic się nie uginają pąki, co? Dał radę. Kurwa, będziemy mieć po prostu na pole. No elegancko. No i jest. Dobra, będzie chyba. Starczy, dalej nie ma co chyba, nie? No, jest kurczę kawałek paki, nie? Żeby nie zdachować. Bo jakby zdachowała, to wiesz. Jest.
sami swoi. Adam. Dawać jakiś siłownik. To w błocie, tutaj to się wyciągnie z takiego pola, nie? Już, zobacz jaki siłownik, kurde, potężny. Chłopie. Nie, to trzeba ciśnienia, żeby to naładować. Nie wiem, co się stało. Opona czy poduszka? Nie mam pojęcia. Chyba poduszka. Kurwa. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Co tam? Jak tu zajdę, to tylko dostanę, żeby po prostu pojechali. Co? Z parku pojechali, żeby poważnie. Poszło. Poszło. Poszło wszystko elegancko. Oprócz poduszki. Jeszcze. Nie, to był flak. Panowie, dobrze, że to jebnęło na sam koniec. Jakby jebnęło w Kiprze, z Kiprem u samej góry i wiesz, rypnie ci poduszka, to się może przepilić. Aha, no bo od razu jest bezpośrednie, nie? Lepiej tu jak 100 km od domu, nie? Okej, bo 100 km wiesz, że... No i coś, Bartek jedzie, ma awaria przyczepy, coś tam jedna poduszka nie podnosi, ale mówi, że da radę zrobić. Wapno jest, będziemy rozpierdzielać. Co powiesz kierowniku? Awaria niestety, no nic się nie zrobi. To co? Jedziemy, kończymy na ten odcinek. RCW teraz, trzeba jakiś załatwić. RCW, jedziemy zjeść śniadanie, bo jest chyba usmarano. No, Jezus, usmarano. Także co? Po piątej było w drogę i ogień. Do następnego odcinka. To już rozwalanie wapna. Nara.